Przede wszystkim dziękuję, że Państwo znaleźliście odrobinę czasu, żeby posłuchać wykładu o rzeczach bardzo trudnych, rzeczach, które trochę mogą odebrać, a może bardzo mogą odebrać dobry humor, rzeczach, które no niestety dotyczą nas wszystkich, nie tylko wybranych. Mowa będzie o krzywdzie w zasadzie, której natężenie, powszechność jest nieporównywalne zupełnie z jakąkolwiek inną krzywdą. Twierdzę, że grupa zwierząt, których często nazywam po prostu zwierzętami pozaludzkimi, żeby podkreślić ten fakt, że sami również nimi nie jesteśmy, twierdzę, że ta grupa jest najbardziej wykluczoną grupą społeczną, tak bym to powiedział. Wiem, że rzadko się tak mówi o zwierzętach, że jest grupą społeczną, czy częścią naszej wspólnoty, naszego społeczeństwa, ale tak zwykłem te istoty traktować i tak o nich mówić. Jeszcze tytułem wstępu, bardzo się cieszę, że akurat Przyrzegański i akurat w Międzylesiu, dlatego że byłem związany z Międzylesiem przez wiele lat. Mieszkałem tutaj ponad 10 lat w Międzylesiu, trochę znam to miejsce. No, mam je gdzieś tam w sercu i pewnie zawsze będę miał, więc bardzo się cieszę z tego zaproszenia, że to akurat tutaj nie spodziewałem się, że w ogóle będę kiedyś w tym miejscu miał wykład. To naprawdę jest bardzo przyjemne. No ale do mniej przyjemnych rzeczy. Czy jednostki są odpowiedzialne za masowe wykorzystanie zwierząt? Pamiętam ten pierwszy moment, kiedy rozmawialiśmy o tym, że będę miał ten wykład tutaj i z organizatorami, z organizatorkami zamieniliśmy to słowo eksploatację, które pierwotnie było w tytule tego wykładu, na wykorzystanie. Zrobiliśmy tak po to i dlatego, że to słowo eksploatacja może Państwa trochę przerazić, może być zbyt mocna, takie zbyt dynamiczne, mocne słowo. Zamieniliśmy na wykorzystanie. Ostatecznie chodzi o to samo. Kiedy mówimy o masowym wykorzystaniu zwierząt, mówimy oczywiście nie tyle o wykorzystaniu jako takim, każdego rodzaju, co wykorzystaniu krzywdzącym. Takim, które kończy się krzywdą zwierząt. I jeśli mówię o masowym krzywdzącym wykorzystywaniu zwierząt, w skrócie eksploatacji zwierząt, mówię o takim wykorzystywaniu systemowym, takim, które jest powszechne, codzienne i to są zwierzęta głównie te, które są udomowione. To jest kontekst. Główny kontekst to jest ta grupa zwierząt, zwierzęta, które są udomowione przez człowieka, czasem kilkanaście nawet tysięcy lat temu, czyli bardzo, bardzo dawno, w momencie, kiedy nasza świadomość była inna, nasze możliwości interakcji ze światem, czy dokonywania wyborów, również wyborów moralnych, były zupełnie, zupełnie inne. Gdzieś tam mamy wszyscy w sensie osobistym, czy w sensie kulturowym, taki garb tamtych czasów. To udomowienie zostało z nami, kontynuujemy je w sposób niezwykle dzisiaj opresyjny. Dla wielu zwierząt udomowionych, mówi się czasem w literaturze specjalistycznej o domestykacji, możecie Państwo spotkać alternatywne określenie udomowienia, domestykacja. Otóż ta domestykacja oznacza po prostu zniewolenie, mówiąc najprościej. Zwierzęta, które są w tle tych rozważań naszych, to są zwierzęta, które są ofiarami różnych przemysłów, które wykorzystują na masową, przemysłową skalę zwierzęta. Jakie to są przemysły? Państwo prawdopodobnie zapytani powiecie bezbłędnie. Na przykład przemysł mięsny, prawda? No, klasyczny przykład przemysłu ogromnego, jednego z większych przemysłów tego świata, które są skrajnie krzywdzące dla zwierząt, ale inne w podobny sposób krzywdzące możemy je wymienić. Na przykład przemysł mleczny czy przemysł jajczarski. Może to nie dla wszystkich z Państwa jest tak bardzo oczywiste, ale właśnie te trzy produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty spożywcze, często nazywane są taką świętą trójcą kultury. Jeśli mówimy o krzywdzie zwierząt i próbujemy przełamać ten zły trend krzywdzenia zwierząt, mówimy o zainteresowaniu tymi trzema produktami jako obarczonymi krzywdą zwierząt i my zachęcamy ludzi, którzy są otwarci w mniejszy lub większy sposób na tę krzywdę i zmianę własnego sposobu życia, do ograniczenia bądź wykluczenia tych właśnie trzech grup produktów, które są związane z trzema
głównymi przemysłami, ale oczywiście to nie są wszystkie przemysły, które wykorzystują zwierzęta. Państwo prawdopodobnie następne skojarzenie macie takie, że na przykład przemysł futrzarski jest jednym z takich przemysłów, prawda? Lub przemysł rozrywkowy. Tutaj mówimy na przykład o delfinariach, czy o zwierzętach wykorzystywanych do pracy w ramach rozrywki człowieka, na przykład w cyrkach. Więc mówimy o czymś, co jest przemysłowe. Oczywiście w przypadku innych grup zwierząt, niekoniecznie tych udomowionych, również możemy mówić o krzywdzącym wykorzystaniu na wielką skalę. I tak, prawdopodobnie nie kojarzycie Państwo tej grupy zwierząt akurat z wykorzystywaniem na wielką skalę, ale kiedy mówimy o zwierzętach towarzyszących czy domowych, rozumiemy, które to są. To są te, które mają wyróżniony status w naszej kulturze, te, które często prawdopodobnie macie Państwo w domach. Kto z Państwa w domu opiekuje się zwierzęciem domowym, towarzyszącym? Mówię o psach, mówię o kotach. No w zasadzie to można by było długo wymieniać tak naprawdę. No ale oczywiście psów jest najwięcej w polskich gospodarstwach domowych. Następną grupą zwierząt są koty. Więc te podstawowe psy, koty, ale tak naprawdę statystyki pokazują, że w większości gospodarstw polskich domowych są tego typu zwierzęta, są pod opieką. Oczywiście czasem nie są pod opieką i właśnie o tym mówię, to znaczy są rzeczywiście częścią gospodarstw domowych, ale opieka nad nimi bardzo kuleje, dramatycznie czasem kuleje, jest po prostu bardzo zła. I również w kontekście tych zwierząt można mówić o krzywdzącym wykorzystywaniu. Oczywiście one nie są wykorzystywane tak jak te tak zwane gospodarskie, które są uwikłane w te przemysły, o których mówiłem, ale wciąż są wykorzystywane. Na przykład w sposób emocjonalny, prawda? Zaspokajamy swoje potrzeby emocjonalne, na przykład kupując zwierzę z hodowli, albo jakieś potrzeby estetyczne, że chcemy mieć akurat taki, a nie inny kształt istoty w domu, czy jakieś potrzeby związane z prestiżem społecznym, prawda? Kiedy kupujemy, nie powinno się kupować zwierząt jakichkolwiek, ale robimy to. Kupujemy zwierzę bardzo drogie albo bardzo rzadkie w Polsce. Nasz prestiż automatycznie rośnie, więc również ta grupa jest narażona na krzywdzące wykorzystanie. Ale to nie wszystko, również ta, którą nazywamy czasem zwierzętami dzikimi. Nie lubię tego określenia zwierzęta dzikie. Zawsze się dystansuję, kiedy o tym mówię, mówiąc tak zwane dzikie, jeśli już. Dzikość w przypadku ludzi kojarzy się często z takim niedorozwojem cywilizacyjnym, z czymś bardzo pejoratywnym, złym, taka jest zła konotacja. W przypadku zwierząt oczywiście nie można mówić o tym, ale jest tam gdzieś w podtekście, ta dzikość jest taka źle rozumiana, więc wolę mówić o nich wolno żyjące. Więc i ta grupa oczywiście też narażona jest na krzywdzące wykorzystanie i znowu, jak na pewno Państwo macie pierwsze skojarzenie, polowania, prawda? Klasyka. Polowania na ogromną skalę. Akurat w Polsce ostatnio przez 2, 3, 4 lata o polowaniach mówi się tyle, że w zasadzie przez ostatnie dziesięciolecia się tyle w ogóle nie mówiło. To jest temat, który wyskoczył nam do analizy, takiej również dyskursu medialnego. Wszyscy się nad tym zastanawiamy. Na przykład w kontekście odstrzału dzików, prawda? Który wciąż trwa. Więc ta grupa też jest narażona na krzywdzące wykorzystanie. Rzadko się myśli, że częścią tej grupy jest pewna grupa zwierząt, której wykorzystanie jest naprawdę doprowadzone do skrajności, jeśli chodzi o formę wykorzystania i jeśli chodzi o liczbę tych zwierząt. Czy Państwo wiecie, jaka to jest grupa zwierząt wolno żyjących, która jest wykorzystywana w sposób w zasadzie nieporównywalny z jakimkolwiek innym zwierzęciem, z jakąś inną grupą? Nie, nie. Przykro mi, że są wykorzystywane, ale to jednak nie ta skala. Mówimy o grupie zwierząt, które są wolno żyjące, pamiętajcie Państwo, ale jednocześnie wykorzystywane na skalę nieporównywalną z jakimkolwiek innym zwierzęciem. Nie. Mówię o rybach. Rzadko się mówi o rybach w ten sposób. To rzadko się mówi na przykład, że współczesne rybołówstwo jest formą polowania. No ale czymże jest innym, jeśli nie formą polowania? Przecież jest to dosyć brutalna, dosyć to chyba złe słowo, brutalna po prostu ingerencja w środowisko naturalne i wyciąganie zwierząt, które są zdolne do odczuwania, tak mówi współczesna nauka, z ich naturalnego środowiska w sposób przemocowy, po czym się je zabija, więc tak naprawdę mamy tu do czynienia z polowaniami, które w kulturze nie są tak nazywane. Ale warto o tym pamiętać, że to jest bardzo specyficzna grupa zwierząt, która ma w kulturze naprawdę bardzo niski
status. No i jeszcze uzupełniając tą całą typologię różnych grup zwierząt, te zwierzęta, które żyją w miastach. Często się je nazywa zwierzętami granicznymi. Dlaczego tak jest? Ta grupa zwierząt, fauna miejska mówi się czasem, ta grupa jest bardzo specyficzna i nasze relacje z tą grupą są też bardzo specyficzne. One nie są tak silne jak ze zwierzętami udomowionymi. Tam nie mówimy o takiej bezpośredniej zależności wręcz. Te relacje są troszkę na dystans. No powiedzmy gołąb, prawda? My i gołąb w mieście mamy relacje, czasem nawet bliskie, ale jednak jesteśmy na dystans. One mają jakby swoje życie, my mamy swoje życie, dzielimy przestrzeń. I dlatego się je nazywa zwierzętami granicznymi. Nie są w pełni wolno żyjące, w jakimś tam stopniu są od nas zależne, wykorzystują chociażby naszą infrastrukturę miejską i nie są do końca udomowione. Są gdzieś po środku, ale ta grupa oczywiście, jak wiecie Państwo, też narażona jest na krzywdę. Często właśnie w tej grupie znajdujemy zwierzęta, które określamy mianem szkodników, prawda? No tutaj problem deratyzacji i tak dalej, już nie będę tego rozwijał. I chcę coś powiedzieć tutaj właśnie w tym momencie, że ja wiem, że dotychczas mówiłem dużo o krzywdzie i do końca dzisiejszego dnia wykładu będę mówił o krzywdzie, ale pamiętajmy, że to nie jest cała opowieść o naszych relacjach ze zwierzętami. Istnieje ogromna, wspaniała, właściwie jej wspaniałość, powiedziałbym, jest znowu nieporównywalna z żadną inną sferą. Sfera relacji międzygatunkowych z niektórymi zwierzętami, bardzo pozytywnych, opartych na szacunku. Te zwierzęta, które Państwo macie w domach, to są właśnie takie relacje. One są często tak głębokie. Nie wiem, czy Państwo mieliście takie relacje. Ja miałem w życiu takie relacje z zwierzętami. W zasadzie trudno odnaleźć ten rodzaj pozytywnych relacji, takich komunikacji pozawerbalnej, takiej cielesnej, empatycznej relacji w relacjach międzyludzkich. Że to ma kompletnie inny, wspaniały swój smak. Chcę to podkreślić, dlatego że zawsze mówię dużo o krzywdzie, zajmuję się krzywdą od wielu lat, ale dobrze jest pamiętać, że my mamy również możliwości innego działania, innych relacji, lepszych relacji ze zwierzętami i pokazujemy to w zasadzie każdego dnia. I dwa podstawowe założenia stoją w tle tych naszych rozważań. Po pierwsze, może one się wydają oczywiste, ale że zajmuję się filozofią, no to próbuję sobie to wszystko w głowie porządkować. Zawsze to muszę tak wyraźnie naszkicować, żeby nie było wątpliwości. A więc pierwsze założenie, które nam przyświeca w rozważaniach, to jest to, że jest pewna grupa zwierząt, która ze względu na swoje cechy, moralnie istotne cechy, mówi się, wchodzi pod parasol naszych rozważań moralnych. Jest w naszym kręgu moralnym, jeszcze inaczej mówi się. Często podaje się jako taką cechę istotną moralnie zdolność do odczuwania, prawda? Jeśli ktoś jest zdolny do odczuwania, znaczy, że może być skrzywdzony. No trudno jest skrzywdzić na przykład głośnik, prawda? Wiemy o nim, że nie jest zdolny do odczuwania, jest jakimś narzędziem. Trudno go skrzywdzić. Można skrzywdzić pośrednio osobę, która jest jego właścicielem, niszcząc mu ten przedmiot, ale jego bezpośrednio nie. Tymczasem w przypadku dużej grupy zwierząt można mówić o bezpośredniej krzywdzie właśnie dlatego, że z tym zwierzętom nie jest wszystko jedno. I mówimy tutaj głównie o kręgowcach. To tak dla porządku. Pani wspomniała o pszczołach. Rzadko się mówi we współczesnych teoriach etycznych o owadach. One są znowu w jeszcze takiej szarej strefie. Zbyt mało wiemy o ich zdolnościach, na przykład do odczuwania cierpienia, stresu, strachu, bólu, żebyśmy włączyli je na takich samych zasadach do kręgu moralnego, jak na przykład krowę, świnie, psa, kurę. To też warto pamiętać, że w zasadzie nieliczne są teorie etyczne, gdzie owady są traktowane podobnie jak kręgowce. Więc to jest pierwsze założenie, że powinniśmy ze względu na ich cechy uwzględniać je w swojej praktyce osobistej, jako ludzi po prostu, poszczególnych jednostek, tę ich ewentualną krzywdę, ale również w praktyce społecznej, prawda? W praktyce instytucji, prawa i tak dalej. Drugie założenie, bardzo ważne założenie i bardzo mi zależy, żeby to precyzyjnie powiedzieć. Ludzie mają, uwaga, pewien potencjał możliwości. To jest bardzo delikatnie powiedziane, ale specjalnie. Pewien potencjał możliwości znacznego ograniczenia całej tej krzywdy, o której mówię. Potencjał możliwości. Nie możliwość, bo nie zawsze mają taką możliwość, tak twierdzę, ale przynajmniej mają potencjał. No choćby weźmy kwestie żywieniowe, prawda? Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy,
człowiek jest w stanie odżywiać się w sposób zdrowy, satysfakcjonujący, pożywiając się w sposób roślinny. To jest niezwykle ważne. Czyli jest taki potencjał możliwości, że możemy w ten sposób żyć, prawda? To jest bardzo ważne, to jest kluczowe, dlatego że jeśli ktoś nie ma możliwości lepszego działania, to tego od niego nie oczekujemy, najprościej mówiąc. Możemy wymagać od drugiej osoby jakiejś zmiany, czy jakiegoś rozważenia zmiany przynajmniej, jeśli wiemy, że ta osoba jest do tego zdolna. Więc mówimy tutaj o pewnym potencjale możliwości, który istnieje i dlatego te rozważania mają sens. Te nasze rozważania mają sens. Dlatego, że ten potencjał istnieje, duża część tej krzywdy, o której mówię, wydaje się nie być nieuchronna. Można by było to tak powiedzieć jeszcze inaczej. I do rozstrzygnięcia w zasadzie pozostaje tylko to, w jakim stopniu ta krzywda, i tu nawiązanie do tytułu tego wykładu, w jakim stopniu ta krzywda jest zależna od jednostek, od nas samych, od pana, pani, mnie. Jakie czynniki mogą mieć wpływ negatywny lub pozytywny na to, co myślimy i na to, w jaki sposób się zachowujemy. Sfera przekonań, sfera zachowań, nieco inne sfery, nie zawsze pokrywające się ze sobą, co bardzo dobrze wychodzi w statystykach. Ludzie czasem mówią o swoich przekonaniach, na przykład kiedy pyta o to CBOS, bada się opinię publiczną, ludzie mówią o swoich przekonaniach, na przykład, że zwierzęta są należy szanować, tak mówiąc w skrócie, ale kiedy zapytamy o to, dobrze, ale co państwo robicie z tym faktem, w jaki sposób w życiu pokazujecie, że chcecie to robić rzeczywiście, okazuje się, że już znacznie mniej osób jest w stanie przejść od sfery przekonania do sfery zachowania. Więc jakie czynniki mogą mieć wpływ negatywny na to, że te możliwości się nam zawężają? I teraz, jeśli już założymy, że w pewnym sensie do pewnego stopnia ludzie mają wybór tego, w jaki sposób żyją, jak bardzo popierają, wspierają krzywdzące wykorzystanie zwierząt, to w zasadzie mówimy, i to jest słowo klucz, o kwestii odpowiedzialności. Na ile po prostu jednostki są za ten cały koszmar, z którym mamy do czynienia, tak naprawdę odpowiedzialne. To określenie odpowiedzialności jest zupełnie kluczowym momentem działania ruchu społecznego. Kiedy mówię o ruchu społecznym, mówię po prostu o ogóle osób, instytucji, organizacji, które zajmują się kwestią krzywdy zwierząt i próbują wpłynąć na świat tak, żeby ta krzywda była mniejsza. Więc kwestia odpowiedzialności jest zupełnie kluczowa. Kto jest odpowiedzialny, za co, w jakim stopniu jest odpowiedzialny. I kiedy używam takiego określenia, że zwierzęta są ofiarami przemysłu, prawda? Mówiłem tak na początku. Lub kiedy mówimy takie, jest taka kalka językowa, że są ofiarami człowieka, prawda? Mówimy o ofiary człowieka. To ani w jednym, ani w drugim przypadku tak naprawdę nie przyporządkowujemy odpowiedzialności jednostkom. Zauważcie państwo, to jest ciekawe. Kiedy mówimy, że to człowiek jest winny, to odnosimy się do pojęcia bardzo ogólnego, prawda? Człowiek jeszcze pisany tą wielką C. Kim jest taki człowiek? Kto to właściwie jest? Gdzie jest taki człowiek? Gdzie jest taki fenomen? Nie mówimy wtedy nic o tym, kto konkretnie za co jest odpowiedzialny, w jakim zakresie. Na przykład, kto konkretnie jest odpowiedzialny za istnienie chowu przemysłowego, tak, prawda? Który jest skandalem, zupełnym etycznym skandalem współczesnego świata. Lub kto jest na przykład konkretnie odpowiedzialny za to, że istnieje kilkaset czy kilka tysięcy rzeźni. Albo na przykład kto jest odpowiedzialny za to, że odpowiednie rozporządzenie do ustawy ochrony zwierząt zezwala na zabijanie lisów zabijanych dla futer poprzez włożenie im elektrody w odbyt. To jest zupełnie legalne, normalne, ale kiedy odpowiemy, to człowiek jest odpowiedzialny, to w zasadzie nie mówimy nic. W zasadzie nie mówimy na ten temat nic, nie wskazujemy nikogo konkretnego. Również kiedy mówimy przemysł, ofiara przemysłu, to tak naprawdę mówimy znowu o pojęciu niezwykle ogólnym. No przecież przemysł jest właściwie każdy, a te, o których mówiliśmy, są jednymi z większych przemysłów tego świata. To są niezwykle skomplikowane, wieloelementowe struktury ze zróżnicowaną grupą naprawdę zróżnicowanymi grupami różnych ludzi, które biorą udział w,
tworzeniu tych przemysłów, na różnych etapach i w różnym stopniu. To są takie struktury bardzo bogate, które mają nie tylko swoje wewnętrzne uwarunkowania liczne, ale również zewnętrzne. Przecież są częścią jakiejś państwowości, jakiejś struktury budżetu, prawda? Nie do końca są samosterowne, można powiedzieć. Są częścią większej całości. Czegoś się od nich wymaga. A jeszcze przecież to wszystko, co jest państwowe, jest częścią z kolei tego, co jest globalne. To jest cała siatka zależności. Kiedy mówimy człowiek, kiedy mówimy przemysł, to mówimy o bardzo ogólnych pojęciach. Tak naprawdę mówimy, kiedy mówimy o takim, o przemocy wobec zwierząt, o masowym, krzywdzącym wykorzystaniu zwierząt, tak jak to jest w tytule, to mówimy o przemocy głównie strukturalnej, przemocy systemowej. Znacie Państwo te określenia z literatury, prawdopodobnie niezwykle trudne formy przemocy do zwalczenia. Przemoc dzisiaj wobec zwierząt nie jest czymś takim, co jest jakąś taką naroślą na zdrowej tkance społecznej, jakimś takim punktowym miejscem, które jesteśmy w stanie zdefiniować, zwalczyć, ponieważ zajmują się tym wybrane osoby, jakieś tam patologiczne na tle bardzo dobrej normy. To w ogóle nie jest sytuacja, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Mamy do czynienia z zupełnie czymś przeciwnym, z czymś, co jest wszyte tak głęboko w strukturę świata, jest częścią normy społecznej. Najprościej mówiąc, jest częścią normy społecznej. Jest to przemoc strukturalna, systemowa, kiedy nie tyle sama jednostka o niej decyduje, czasem tak jest, ale przeważnie tak nie jest, co właściwie cały system i struktura społeczna, w której się znajdują, zmuszają do tego. W mniejszym lub większym znów stopniu zmuszają do tego. Jednostka jest częścią większej całości, prawda? I kiedy zapytamy, na ile jest właściwie samosterowna, na ile jest zdolna do dokonywania wyborów, to mówimy o dwóch rodzajach możliwości. Możliwościach psychologicznych jednostki, psychologicznych związanych z naturą danej jednostki i możliwościach społecznych, czyli tego, co stanowi to tło, w którym jednostka działa, w którym się rozwija, edukuje i później którą tworzy ostatecznie. Kiedy mówię o możliwościach psychologicznych, mówię właśnie o tych możliwościach, które można by było związać z naturą człowieka, prawda? To są tak jakby, najprościej mówiąc, naturalne zdolności człowieka, na przykład zdolności mentalne, prawda? Do rozważania, co jest dobre, a co złe. Tę właśnie zdolność często się podaje jako przykład czegoś, co nas odróżnia od innych zwierząt. Często się tym chwalimy, właśnie mówimy, no tym jest człowiek, to jest jedna z głównych takich osi definicji człowieka, że to właśnie my wiemy, co jest dobre, co jest złe. To my się zajmujemy rozróżnianiem, klasyfikowaniem tego. Tymczasem tak bardzo nam to nie wychodzi. Więc mówimy o możliwościach psychologicznych. Jeszcze inaczej można by było powiedzieć, zapytać, kto tak naprawdę jest sprawcą moralnym? Wiem, że to brzmi dziwnie, to określenie sprawstwa moralnego, ale znowu jest to określenie dosyć dobrze zadomowione już w literaturze etycznej. Kiedy mówimy o sprawczości moralnej, mówimy po prostu właśnie o tej zdolności odróżniania dobra i zła i decydowania. Na przykład dzieci, prawda? Nie posądzamy o to, że są sprawcami moralnymi. No nie mówimy, jesteś totalnie, zupełnie, kompletnie odpowiedzialny jako samodzielna jednostka za to, co na przykład zrobiłeś zwierzęciu gdzieś tam na przerwie w szkole. Jesteśmy w stanie rozgrzeszyć to dziecko, mówiąc, no tak, na tym etapie nie jesteś jeszcze do końca, nie jesteś w stanie się kontrolować, może nie masz dostatecznej wiedzy na ten temat i tak dalej, i tak dalej. A więc nie jesteś sprawcą moralnym, takim, jakim jest dorosły, zdrowy, dorosły człowiek. Tyle o możliwościach, w skrócie, psychologicznych. Ale są też te możliwości społeczne, czyli to wszystko, co jest więcej niż, jest czymś więcej niż jednostka. Więc mówimy o możliwościach społecznych jednostki, która jest w pewnej strukturze, prawda? Pewnej strukturze państwowej, instytucjonalnej, ale na przykład też strukturze, powiedzmy, zatrudnienia, tak, żeby zejść na ziemię z tych wysokich rozważań, powiedzmy struktura zatrudnienia jest właśnie pewną strukturą społeczną. I teraz pytanie, konkretnie,
Wyobraźmy sobie prowincję Polski z ogromnym bezrobociem i wyobraźmy sobie, że głównym zakładem pracy w pewnym miejscu, gdzieś lokalnie, jest rzeźnia, która zatrudnia kilka tysięcy osób. I teraz oczywiście można zadać pytanie, na ile osoby, które tam pracują, zmuszone są z powodów społecznych, chociażby ekonomicznych, czy braku wykształcenia, czy też tradycji jakiejś tam rodzinnej, do tego, żeby tam pracować. Wiele różnych elementów może te osoby zmuszać do pracy tam. Więc oczywiście o takich rzeczach mówię, kiedy mówię o możliwościach społecznych, kontestacji tego złego stanu rzeczy. Nie wszyscy mają równe takie możliwości. Chociaż wszyscy oczywiście są w jakiś sposób uwikłani w określony model kultury. I ci na prowincji, i ci w dużych miastach. Twierdzę, że ludzie, no to nie jest twierdzenie jakieś specjalnie oryginalne, ani jakieś bardzo autorskie, ale chcę, żeby wybrzmiało. Twierdzę, że większość z nas, państwo, ja, jesteśmy w jakimś tam stopniu ubezwłasnowolnieni. Poprzez świat, w którym żyjemy, poprzez tę strukturę, która na nas wpływa i poprzez naszą naturę. Jesteśmy ubezwłasnowolnieni, oczywiście do pewnego stopnia i dlatego możemy mówić, że wciąż jesteśmy odpowiedzialni za krzywdę zwierząt, ale nasza odpowiedzialność jest ograniczona. Nie mamy tu, to też ważne, żeby to wybrzmiało, nie mamy sytuacji braku odpowiedzialności. To nie jest tak, że świat po prostu jest, tak się dzieje i nie mamy na to wpływu. To nie jest sytuacja, z którą mamy do czynienia. Mamy moment braku, nie tyle braku, co ograniczenia odpowiedzialności. W zasadzie, kiedy się próbuje zmienić rzeczywistość i działa na rzecz zmiany społecznej, tutaj przychylnej zwierzętom, to mamy do czynienia z koniecznością takiego realizmu, rozpoznania, ile tak naprawdę zależy od ludzi. Mamy tak naprawdę osoby, które działają na rzecz zwierząt, a ja przez wiele lat działałem również społecznie na rzecz zwierząt, prowadząc jedną z organizacji, mają moim zdaniem nieusuwalny obowiązek rozpoznawania uwarunkowań tak psychologicznych, jak i społecznych. Bez tego się po prostu nie da zmienić rzeczywistości. I teraz tak, jest wielu autorów, którzy konkretniej o tym wspominali, wskazując na pewne bardzo ciekawe, ale też niezwykle perfidne mechanizmy, na początku psychologiczne, tymi się zajmijmy, które ograniczają nasze zdolności do wyboru sposobu życia i wyboru myślenia. Był taki, jest w zasadzie, bo wciąż żyjący, badacz relacji człowieka i innych zwierząt, który się nazywa James Serpel. Czy państwo znacie tę postać? W Polsce PIF wydał w 1999 roku książkę, która się nazywa W towarzystwie zwierząt. Bardzo polecam tę książkę. To jest taki kanon literatury tego typu. Jeśli gdzieś w bibliotece jest, bardzo proszę, przeczytajcie państwo. Ona jest naprawdę arcyciekawa. I bardzo dobrze się tak leciutko się to czyta, nie jest to wielka książka taka objętościowo. I ten James Serpel jako jeden z pierwszych wskazał na takie przykładowe mechanizmy, które utrudniają nam decydowanie o świecie, w którym żyjemy. I tak, mówił na przykład o, wymienię niektóre, mówił o odgradzaniu się, mechanizm odgradzania się. Otóż mamy taką sytuację, kiedy w zasadzie nie mamy bliskich relacji z większością tych ofiar. Zauważcie państwo, na świecie zabija się dla produktów pochodzenia zwierzęcego i różnych potrzeb człowieka kilkadziesiąt miliardów zwierząt rocznie. Nas jest kilka miliardów, kilkadziesiąt rocznie zabija się dla różnych potrzeb człowieka. Oczywiście trudno by było policzyć to precyzyjnie, nie mamy takiej możliwości. Ale to jest ta skala zagadnienia. Z większością tych zwierząt, jako jednostek, nikt nie miał nigdy żadnych relacji. Te zwierzęta są poza relacjami. Nawet poza relacjami między sobą samymi. To często systemowe wykorzystanie zwierząt przemysłowe polega na tym, że one nie mogą między sobą wchodzić w relacje. Tak wygląda ta sytuacja. Ale my tu mówimy w kontekście odgradzania się przede wszystkim o tym, że to my nie mamy z nimi żadnych relacji. Otóż te współczesne formy chowu to jest głównie bardzo skoncentrowana produkcja. To już nie jest taki model jak niegdyś wielu małych gospodarstw, gdzie ktoś wchodził w relacje jeden na jeden ze zwierzęciem. Hodował je, często nadawał mu imię, a później je zabijał, prawda? Czasem płacząc nawet. Ten model odchodzi w zapomnienie.
Zastępuje go model silnej koncentracji ogromnych zbiorowisk zwierząt, hodowli przemysłowej, co oczywiście jest kwintesencją tego odgradzania się. Mamy do czynienia z czymś, co jest bardzo zmechanizowane, z czymś, co jest wręcz skomputeryzowane. Nawet już nie mówię o mieszczuchach takich jak my, którzy nie zaglądamy w oczy świń, krów i kur. Ja mówię również o osobach, które tam pracują bezpośrednio. Są metr, 5 metrów, 10 metrów od tego, co się dzieje. One często też poprzez samą organizację produkcji są od tych ofiar odgrodzeni w jakiś sposób. I też mają wrażenie, że nie wszystko od nich zależy. Prawda? Jest rozpędzona taśma produkcyjna, silnie skomputeryzowana, jest pewna norma do wyrobienia, tak jak opisywał Jaś Kepela w książce Polskie Mięso, wydanej przez wydawnictwo Krytyki Politycznej, tuż po mojej książce, przepraszam, w tej samej serii. Ta taśma idzie tak szybko, że człowiek nie jest w stanie pomyśleć nad tym, jaką rolę odgrywa w całym tym procesie przemysłowej hodowli. Jaś akurat zatrudnił się na tak zwanym podwieszaniu w rzeźni, kiedy bierze się za łapy kury i przez całe ten 12 czy 8 czy 10 godzin podwiesza na takim specjalnym metalowym stelażu po to, żeby te zwierzęta tysiącami przez całą dobę jechały dalej do kąpieli wodnej, gdzie są ogłuszane prądem i później do momentu, kiedy podżyna się im gardło. Tempo tego wszystkiego jest oszałamiające. Nie ma możliwości pomyśleć o niczym. To się robi automatycznie i to jest oczywiście odgradzanie się również. Sam ten proces powoduje, że nawet te osoby, które tego dotykają w takim najbardziej namacalny sposób, są od tego odgrodzone. Ale również trzeba pamiętać, że o tym trochę też wspomniałem, ale warto o tym mówić zawsze, że sam ten zmechanizowany proces produkcji powoduje, że i te zwierzęta tracą indywidualność zupełnie. One nie mają możliwości ekspresji siebie, właściwie na żadnym etapie, od momentu urodzenia do momentu śmierci. Większość tych zwierząt uwikłanych w te przemysły tak naprawdę nie ma możliwości pokazać, kim jest. Na żadnym etapie swojego życia. Więc tracą indywidualność poprzez tę rozpędzoną maszynę, będąc jej częścią, tracą swoją podmiotowość, właściwie stają się jednostkami produkcyjnymi, a nie kimś. Stają się czymś, nie kimś. Drugi mechanizm, który Serpel opisywał, to jest mechanizm ukrywania. I tutaj oczywiście klasyczny przykład tego ukrywania. No oprócz tego, że miejsca przetrzymywania zwierząt i zabijania zwierząt często są oddalone od miast, prawda? Kiedyś, powiedzmy jeszcze w XIX wieku, rzeźnie były w centrach miast. To był standard. Krew płynęła przy krawężniku w niektórych miejscach miasta i to było normalne. Ludzie byli w jakiś tam sposób oswojeni z tym zapachem, widokiem, a często odgłosami zwierząt. Od pewnego momentu, kiedy zaczęliśmy to wszystko uprzemysławiać, straciliśmy z tym kontakt poprzez wyrzucanie tego typu. Czasem się mówi, że to są takie niemiejsca. To jest takie określenie, które czasem w literaturze się pojawia. One są wyrzucone gdzieś z daleka od świadomości i oczu ludzi. W Polsce w ogóle istnieje jedna z największych, bodaj nie największa rzeźnia Europy w Kutnie. No ale to jest Kutno, prawda? I to nie w centrum Kutna, tylko jak Państwo możecie na Google Maps wejść i zobaczyć to z satelity. To wygląda jak fabryka mebli. W ogóle taki prostokąt, taki duży prostokąt metalowy. Nic nie wskazuje, że tam odbywa się jakiś koszmarny proceder, który jest, powiedzmy, największym procederem zabijania zwierząt w rzeźniach w Europie. Nic na to nie wskazuje. I to jest zupełnie wyrzucone poza wzrok człowieka. No, ale oczywiście poza tym geograficznym wyrzuceniem takich miejsc mamy do czynienia z ukrywaniem na przykład transportu, prawda? Znów, to nie jest przypadek, że większość tych transportów, tych ciężarówek nieszczęsnych, za którymi czasem się jedzie i które się próbuje wyprzedzać, to jest wieczór, prawda? Po zmroku. Wieczór, noc, to jest moment na transport. No po to, żeby tego nie było widać oczywiście. Ale zwierzęta również ukryte są właśnie w tej statystyce. Kiedy ja mówię o kilkudziesięciu miliardach zwierząt, to przyznajcie Państwo, że nie wiecie, o czym ja mówię tak naprawdę. Ja też nie wiem, o czym ja mówię. Nikt nie jest w stanie zrozumieć, tak jakby intelektualnie tego odebrać, ale również emocjonalnie odebrać
cierpienia, które jest powielone w miliardach. Ja nie wiem, co to znaczy. Ja nie wiem, jak to odczuć. Ja nie umiem tego zrobić. Prawdopodobnie dobrze, że nie umiem tego zrobić, bo prawdopodobnie, gdybym tego doświadczył i naprawdę się tym przejął, to przepaliłyby mi się po prostu bezpieczniki w głowie, już by mnie nie było. Myślę, że ciężar tego wszystkiego byłby po prostu zbyt duży, więc przy masowości całego tego procederu mamy też znowu to automatyczne ukrywanie i odgradzanie się, właśnie poprzez sam fakt masowości. To jest zbyt duże, żebyśmy mogli to ogarnąć, zrozumieć, odczuć. Te zwierzęta ostatecznie stają się naprawdę jakimiś po prostu liczbami, czasem dużymi liczbami, jakimiś statystykami. Na pewno nie ma tam podmiotowości, nie ma tam osobowości tych zwierząt. Co ciekawe, kiedy już mówimy o rybach, to w ogóle w statystykach nie są ujęte jako jednostki. Państwo wiecie, że o ile na przykład krów podaje się, ile się zabije w jednostkach, no to jest jakaś tam forma oddania ich jednostkowości, jakkolwiek słaba to jednak. W przypadku ryb w ogóle nie ma o czymś takim mowy. Krzywdę zwierząt zwanych rybami mierzy się na tony. GUS na przykład podaje, ile ton się zabiło tych zwierząt, wcześniej wyciągając je z ich naturalnego środowiska. Ukrywanie, odgradzanie się. Język również jest takim elementem, który powoduje odgradzanie się od zwierząt, od ofiar i ukrywanie ich. Bardzo często ten język jest pełen eufemizmów, takiego chodzenia naokoło, takich prób niepowiedzenia tego, co powinno zostać powiedziane. Często też jest po prostu kłamstwem. Często jest po prostu kłamstwem o krzywdzie zwierząt i o zwierzętach samych. Kiedy dzisiaj w RDC mówiłem trochę przed wykładem w radiu RDC o tym, że my bardzo często przyporządkujemy, kiedy mówimy o zwierzętach, w języku jakby złe cechy ludzi ze zwierzętami, prawda? Jakby robimy takie zbitki. I Państwo mi sami podacie za chwilę przykłady takich zbitek. Zła cecha człowieka plus nazwa zwierzęcia. Ja powiem pierwsze. Głupia krowa. Ale jaka? Brudna świnia. Prawda? Głupia krowa. Nie wiem. Głupia jak ktoś. Tak. Tak naprawdę... chytry lis, ta chytrość też jest tak źle nacechowana, taki chytry, przebiegły, nieszczery i tak dalej. Takich zbitek jest bardzo wiele. Nie jest to znów jakoś specjalnie zarezerwowany mechanizm psychologiczny do relacji międzygatunkowych. No cóż, tak to jest i wojna jest takim przykładem i konflikty zbrojne często są takim momentem, kiedy widać wyraźnie, że te same mechanizmy stosujemy wobec ludzi, których chcemy w jakiś sposób poddać opresji czy skrzywdzić. Wroga często nazywa się właśnie głupim, brudnym, często nazywa się po prostu zwierzęciem, prawda? To skojarzenie Żydów w trakcie Holokaustu II wojny światowej z brudem, czy wręcz określanie ich mianem szczurów. Również w filmach, prawda, te zestawienia takie, które pewnie wszyscy niestety znamy, no to są klasyczne przykłady odgradzania się, ukrywania i kłamania o ofiarach. Mówi się często o tak zwanych lukach leksykalnych. Znów to określenie, wiem, że nie jest określeniem z języka potocznego, ale łatwo je wyjaśnić. Luki leksykalne, które kończą się lukami etycznymi. Wyobraźcie sobie Państwo, pojęcie szowinizmu gatunkowego. Państwo znacie pojęcie szowinizmu gatunkowego? To jest takie pojęcie, które w kulturze zaistniało tak naprawdę na przełomie lat 60. 70. Brytyjski psycholog Richard Rider go wymyślił. Tak jak mamy seksizm, mamy rasizm, mamy ageizm, czyli tę opresję w odwołaniu do wieku, tak mamy szowinizm gatunkowy. Wywyższający człowieka ponad inne istoty, jakby taki automatyzm, prawda, że ze względu na przynależność gatunkową do gatunku człowiek, jakby z natury rzeczy od razu jesteśmy gdzieś wyżej i wszystkie inne interesy są drugorzędne względem naszych. No więc do lat 70. nie było tego określenia. To nie znaczy, że nie istniał szowinizm gatunkowy. No, szowinizm gatunkowy jest stary jak świat. Oczywiście, że istniał i oczywiście, że istniały liczne ofiary tego szowinizmu, jednak nie był nazwany.
To, że się go udało nazwać, ktoś zauważył taki problem, nadał mu nazwę i ta nazwa została później powielona w wielu publikacjach, później w mediach. Przeszło to trochę do języka potocznego, jest bardzo ważnym aktem. Nie potrafimy czegoś zwalczyć w sensie społecznym, czy zmienić, czy zreformować, jeśli dobrze tego nie nazwiemy. Potrzebujemy nazwy. Dlatego te wypełnianie luk leksykalnych jest wypełnianiem luk etycznych. To nam pomaga zauważyć problem i go rozwiązać, jeśli coś nazwiemy. Serpel mówił o jeszcze jednym mechanizmie, dosyć znów perfidnym, o fałszywym wizerunku. I o tym dziś trochę też mówiłem z prowadzącym w radiu dla Ciebie, w RDC. Otóż nasza kultura bardzo zniekształca wizerunek zwierząt, zniekształca podstawowe fakty dotyczące zwierząt. Wyobraźcie sobie Państwo, no znów klasyczny przypadek reklamy, prawda? Na przykład reklamy produktów pochodzenia zwierzęcego. Co widzimy? Jakie wizerunki zwierząt? Tak. Tak, czyli mamy bardzo duży repertuar takich gestów pozytywnych, tak? Uśmiech to jest klasyka, ale często to jest więcej niż uśmiech. To jest taki entuzjazm. Na przykład mamy, powiedzmy, opakowanie pasztetu z drobiu i jest tam taki ptak, tak bym go nazwał, który jest tak jakby wszedł ku czemuś lepszemu, tak? To jest taki gest, taki, kurczę, może nawet dumy, że jest się częścią tego wszystkiego, że gdzieś tam składam siebie na ołtarzu dobra człowieka i jakby ku świetlanej przyszłości idę jako kurczak, bo mam coś do zaoferowania, tak? No, prowadzący dzisiaj w audycji powiedział, że to jest tragiczno-śmieszne. No jest to tragiczne z jednej strony, bo to jest naprawdę perfidne nagrywanie się z ofiar. Jest naprawdę czymś perfidnym. Znów robiliśmy to wielokrotnie w przypadku innych ludzi. Kiedy pisaliśmy Praca czyni wolnym nad wjazdem do obozu koncentracyjnego, to robiliśmy dokładnie to samo. Śmialiśmy się z nich. Z ich bezradności. Śmialiśmy się z tego w żywe oczy. Zrobiliśmy z tego zabawę. I oszukaństwo. Więc mamy do czynienia z kreowaniem fałszywego wizerunku. Często te postaci, o których Pan wspomniał, wykonujące różne gesty na opakowaniach, ale też na billboardach, reklamie zewnętrznej, wewnętrznej i tak dalej, czy w logotypach chociażby różnych firm, są narysowane takim w manierze bajkowej, prawda? To są tak naprawdę zwierzęta, które są z bajek dla dzieci. Zauważcie Państwo to. Większość z nich to nie jest prawdziwy wizerunek zwierząt, to jest jakaś wizja na taki Disney, po prostu, na usługach przemysłu mięsnego, mlecznego czy jajczarskiego. Więc fałszywy wizerunek, oczywiście. I następny mechanizm, przeniesienie winy. Znów perfidny mechanizm przeniesienia winy, który naprawdę jest znów bardzo powszechny. Otóż mamy sytuację we współczesnym świecie, dotyczy to oczywiście nie tylko tych przemysłów, które wykorzystują zwierzęta, ale w ogóle sytuację, w którym mamy podział pracy, prawda? Ludzie nie wykonują już teraz zawodu od A do Z do końca, jakby robiąc na przykład jeden gotowy produkt, tylko dzielą się pracą, tak? Każdy zajmuje się jakimś, no nie będę tego tłumaczył, jakimś wyrywkiem większego procesu, który doprowadza do stworzenia czegoś tam. Mamy więc coraz bardziej złożoną tą taką oś współpracowników. Ja to czasem nazywam taką śmiercionośną sztafetą, prawda, która nam się rozrasta. Ktoś robi coś, ktoś od niego przejmuje i na następnym etapie robi coś i coś i coś i coś. Każdy jest za coś odpowiedzialny, ale nikt za wszystko. Odpowiedzialność w sytuacji podziału pracy się bardzo rozmywa. Serpel mówi tak, tutaj zacytuję. Winę w pewnym sensie ponoszą wszyscy. Lecz nikt nie musi brać na swe barki całego jej brzemienia. Zauważcie Państwo ten mechanizm, bardzo perfidny. Czasem to przeniesienie winy ma jeszcze inny smak. To znaczy obarczamy odpowiedzialnością za całe to zło kogoś innego. I na przykład obarczamy producenta odpowiedzialnością za to, że produkuje, prawda? Czy mówimy, ten zły rzeźnik, który zabija zwierzę. Ale przecież on nie do końca jest za to odpowiedzialny. To również ja jestem w jakimś sensie odpowiedzialny za jego istnienie. Każdy z nas w jakimś sensie jest odpowiedzialny. Poprzez proste czasem gesty, czy nawet nie tyle gesty, co zaniechania, powiedziałbym. Brak aktywności, brak protestu, brak innej wizji świata.
Więc jakby zrzucamy, to oni są winni, oni krzywdzą, tak? Jacyś oni, którzy znowu są zbyt wielką grupą nieokreśloną, żebyśmy mogli obarczyć ich odpowiedzialnością. Ale czasem jest tak, że producent obarcza konsumenta i mówi, no przecież konsument tego chce, że ja nic złego nie robię, mnie się tylko wynajmuje do tego, a decydentem jest konsument. To przeniesienie takiej winy jest znów bardzo powszechne. I znów prowadzi do tego samego, czyli do rozmycia odpowiedzialności. Serpel mówi ciekawie o tych wszystkich mechanizmach. Mówi o nich, że są formami samooszukiwania. Ja bym powiedział, że nie tylko samooszukiwania, co w ogóle oszukiwania. Również jednych przez drugich, nie tylko samooszukiwania. I no, wiadomo oczywiście, że jeśli ktoś jest oszukany, no to nie ma jasnego oglądu rzeczywistości, prawda? No, definicja. Tak podpowiada. Jestem oszukany, nie wiem, co tak naprawdę się dzieje. No, a skoro nie wiem, co tak naprawdę się dzieje i czego jestem częścią i jaka jest moja rola, ponieważ jestem oszukany tymi mechanizmami, nie mogę być traktowany jako całkowicie odpowiedzialny. W pewnym sensie ja również jestem ofiarą tego systemu, jako ktoś oszukany tymi wszystkimi mechanizmami. Co ciekawe, Serpel paradoksalnie mówi o tym, że to się wszystko wiąże ze wzrostem poczucia winy. Posłuchajcie Państwo tego króciutkiego cytatu. On to dobrze tłumaczy. Cytuję. W miarę jak coraz bardziej jesteśmy uzależnieni od gatunków zwierząt udomowionych, w miarę jak coraz bardziej degradujemy je do roli ofiary i niewolnika, ciężar naszej winy rośnie. Dlatego też tworzymy sztuczne różnice pomiędzy nami a nimi, wznosimy obronną zasłonę kłamstw, mitów, przekręceń, wybiegów, których jedynym celem jest rozwiązanie lub zniesienie konfliktu pomiędzy samolubstwem ekonomicznym z jednej, a sympatią i przywiązaniem z drugiej strony. Serpel sugeruje więc, że jakby czujemy niewłaściwość tej sytuacji, problematyczność moralną tej sytuacji i próbując znieść ten konflikt, odwołujemy się do tych wszystkich mechanizmów, kłamstwa, odgradzania się i tak dalej. Oczywiście Serpel nie jest jedyną osobą, która bardzo ciekawie o tym pisze. Przypominam tytuł książki W towarzystwie zwierząt, gdybyście Państwo chcieli wypożyczyć. Jest również bardzo ciekawa postać psycholożki Melanie Joy. To jest osoba, której książka nie jest wydana żadna w Polsce, ale Melanie Joy często przebywa w Polsce na różnych wykładach, można ją spotkać. Ona napisała książkę, tutaj przetłumaczę tytuł, Dlaczego kochamy psy, zjadamy świnie i zakładamy na siebie krowy. I Joy pisze jeszcze inaczej troszeczkę podchodząc do tego tematu. Pisze o pewnym niewidzialnym systemie przekonań społecznych. To jest ważne, że ona pisze o tym, że to jest niewidzialne. Ten system przekonań jest bardzo powszechny, ale właśnie dlatego, że jest bardzo powszechny, staje się niewidzialny. Ja zawsze podaję taki obrazowy opis takiej sytuacji. Wyobraźcie sobie Państwo, że żyjecie w centrum miasta przy bardzo ruchliwej ulicy. Nie słyszy się szumu ulicy, przy której się mieszka. Właśnie dlatego, że przez wiele lat tam byliśmy, że oswoiliśmy się, wyłączyliśmy się. On nie jest dla nas istotny, jest tłem. Czasem, kiedy jest zbyt wielki, go słyszymy, przeważnie przyzwyczajamy się do niego i go nie słyszymy. I dokładnie tak samo, poprzez analogię, Joy mówi o całym systemie przekonań skutkujących wykorzystaniem zwierząt. To jest tak powszechne, tak bliskie, tak oswojone, tak odwieczne w naszej rzeczywistości, że przestaliśmy to widzieć. Straciliśmy możliwość widzenia tego. Nazywa tę ideologię karnizmem, to też jest słowo do zapamiętania, tak jak pojęcie szowinizmu gatunkowego. Może trochę nieszczęśliwy ten karnizm, bo karniści to są przecież osoby, które zajmują się prawem karnym w Polsce. No, nie jest to dobra zbitka, pewnie się to nie przyjmie w polskim języku, ale zaznaczmy, że jest takie pojęcie jako propozycja wypełnienia luki leksykalnej właśnie, pojęcie karnizmu. I ta powszechna ideologia, ten system przekonań, który skutkuje takim ogromnym krzywdą zwierząt, to jest synonim normalności i oczywistości. Tak podsumowujemy tę ideologię. Co jest normalne? Świat taki jest. Świat już taki jest. Często się tak mówi. I to właśnie usprawiedliwia traktowanie niektórych zwierząt właśnie jako towaru, narzędzia, surowca i tak dalej. Całość tego systemu, tych przekonań, których większość ludzi nie jest świadoma, że je nosi i nigdy ich nie kwestionuje, funkcjonuje dzięki całemu
znowu systemowi takich znieczulających schematów myślowych, jak mówi Melanie Joy. Co ona przez to rozumie? Te schematy tworzą, tutaj z kolei określenie tego pana, który wymyślił pojęcie szowinizmu gatunkowego, one tworzą ślepą plamkę konwencjonalnej moralności. Wyobraźcie sobie państwo, pojęcie ślepej plamki znamy, jest pewien punkt w naszym patrzeniu, kiedy nie widzimy, to jest jakby fizjologicznie wytłumaczalne, jest jeden taki punkt i tutaj jest odniesienie do kwestii moralności. Zwierzęta nam się ulokowały, ich krzywda, w takiej ślepej plamce. Nie widzimy ich krzywdy. I Melanie J. pisze tak, cytuję. Jemy niektóre zwierzęta nie myśląc co i dlaczego robimy, ponieważ system przekonań, który jest podstawą naszych zachowań, jest niewidzialny. Te schematy myślowe, o których mówi Joy, są takie, jeszcze inaczej mówiąc, pewne, czy to ma związek z pewnymi systemami klasyfikacji mentalnej, z pewnymi kategoryzacjami. Jeśli państwu się wydaje to zbyt odległe od rzeczywistości, kiedy ja mówię o klasyfikacjach mentalnych i tak dalej, to nie jest odległe od rzeczywistości. Spójrzcie państwo na kategorie, za pomocą których porządkuje relacje nasza kultura, porządkuje relacje z innymi zwierzętami. Mamy kategorię zwierząt gospodarskich, prawda? Jeśli ktoś już wpadnie do tej kategorii, to tak jakby miał wyrok. Samo to, że jest w tej kategorii, sprawia, że w zasadzie jest bardzo słabo chroniony prawem i krzywda, którą się mu zadaje, jest zupełnie legalna, jest częścią normy społecznej i tak dalej. Mamy inną kategorię zwierząt tak zwanych domowych czy tak zwanych towarzyszących, prawda? Które są traktowane zupełnie inaczej. Tych kategorii jest tak naprawdę więcej. Powiedzmy kategoria szkodnika, o której wspomniałem, czy kategoria drapieżnika i tak dalej. No jest ich bardzo dużo. Chcę tylko powiedzieć tyle, że tak sobie porządkujemy rzeczywistość. Te relacje bardzo skomplikowane z bardzo różnymi zwierzętami, w które wchodzimy, mniejsze lub większe, one są pokategoryzowane. To jest ciekawe, że zwierzęta czasem potrafią przeskakiwać z jednej kategorii do drugiej. Przypadek krowy, która uciekła na przykład z rzeźni, prawda, czy z transportu do rzeźni. To się rzadko zdarza, czasem zdarza się jakimś szczęśliwcom, że się to uda, jakby z tego systemu wymsknąć, wydobyć i uratować. I takie zwierzę potrafi przejść z tej kategorii gospodarskiej do tych o wyższym statusie, prawda? Powiedzmy, że kończy w azylu dla zwierząt. Reszta jego życia jest w zupełnie przyzwoitych warunkach, z zachowaniem szacunku, zapewnieniem wszystkich potrzeb i tak dalej. To się czasem zdarza, ale również w drugą stronę. I kiedy mówię o zwierzętach domowych, towarzyszących, wspomniałem, że najwięcej takich zwierząt to są właśnie psy i koty, to są najliczniejsze grupy, no ale nawet ta najliczniejsza, przepraszam, grupa psów, niektóre z nich przecież znajdują się w takich kategoriach, które tak naprawdę kończą się wyrokiem. No wyobraźmy sobie psa, który jest wykorzystywany do doświadczeń na zwierzętach. To nie jest jakiś specjalny inny pies. To jest taki sam pies, jaki przychodzi dotykać nas mokrym nosem i wita się z nami. To jest taki samy zwierzę pod każdym względem. Tymczasem wystarczy zakategoryzowanie jako zwierzę tak zwane doświadczalne i już traktujemy je zupełnie inaczej. Jako materiał, na którym pracujemy, jego cierpienie bierzemy w znacznie mniejszym stopniu pod uwagę niż w przypadku zwierzęcia, z którym mieszkamy i które jest częścią naszej rośliny. Jest w literaturze, czasem się opisuje takie sytuacje w laboratoriach, powiedzmy, które wykorzystują myszy, prawda, do doświadczeń. I teraz tak, mamy te myszy, które są często hodowane w bardzo precyzyjny sposób pod kątem na przykład występowania jakiejś choroby. To są takie całe linie genetyczne. I teraz wystarczy, że w laboratorium, w sterylnym miejscu, takim obwarowanym wieloma przepisami i tak dalej, wystarczy, że ta mysz spadnie na podłogę i ten fakt, że już nie można jej, ponieważ jest jakby zabrudzona, powiedzmy skażona, tak, sam ten fakt zmienia jej status zupełnie, czyli jakby następuje pyk i ona już jest w kategorii odpad. Co oczywiście wiąże się z kompletnie innym traktowaniem, jakby z na przykład z zabijaniem według znacznie obniżonych, jeśli chodzi o wymogi procedur niż w przypadku zwierząt doświadczalnych. Widzicie państwo, łatwo jest przekroczyć te kategorie. One są w jakimś tam stopniu przepuszczalne. I też chyba dobrze by było powiedzieć,
co jest ciekawostką, że te kategorie oczywiście są lokalne. To znaczy, to samo zwierzę może w różnych częściach świata i w różnych kulturach spełniać różną rolę i mieć różny status. Pies. W Polsce hołubiony przeważnie, z wyłączeniem niektórych tych zabijanych czy kaleczonych doświadczeń lub tych, które są na przykład trzymane na łańcuchach, prawda? No ale powiedzmy, że wiele z psów jednak ma się dobrze, czy relatywnie dobrze, no ale już ten sam pies w innych kulturach może być traktowany jako produkt spożywczy i będzie traktowany tak, jak my u siebie traktujemy świnie. Te kategorie są kulturowe i to nam podpowiada, że one są nabyte. To nie jest tak, że my się rodzimy i jakby w procesie wzrastania na tym świecie przejmujemy te wszystkie kategorie jako taki bagaż. One są w jakiś sposób wyuczone, ktoś nam je narzuca. Kultura, w której żyjemy, którą asymilujemy, w jakiś tam sposób narzuca nam te kategorie. I często oczywiście mówimy i potępiamy inne nacje czy inne kultury, że robią coś złego, zapominając, że robimy dokładnie podobne rzeczy, tylko w przypadku innych zwierząt. Więc te klasyfikacje bardzo liczne, nie jestem w stanie o wszystkich powiedzieć, no ale Państwo macie już pogląd, że one istnieją i są bardzo silnym czynnikiem. To są takie, jeszcze inaczej mówiąc, pewne automatyzmy, tak? Jeśli coś jest klasyfikowane, wywołuje pewien automatyzm określonego traktowania różnych zwierząt. W pewnym sensie te kategoryzacje, te klasyfikacje, te skróty myślowe, moralne pozbawiają nas poczucia winy oczywiście. Joy mówi tutaj jeszcze o jednym, też ciekawe to jest określenie, o takim pewnym psychicznym odrętwieniu, w którym my żyjemy na co dzień. Kiedy mówi o psychicznym odrętwieniu, mówi o takim odłączeniu od rzeczywistości, takim emocjonalnym, mentalnym odłączeniu od własnego doświadczenia. To, że my jesteśmy na co dzień tak bardzo zautomatyzowani, że działamy na zasadzie stereotypizacji, prawda? Jakby ustawiamy sobie wszystko na skróty, sprawia, że jesteśmy trwamy w takim psychicznym odrętwieniu. Oczywiście ona również wymienia cały katalog tych mechanizmów, takich, które są mechanizmami odrętwiającymi. Mówi na przykład o zaprzeczeniu, już nie będę tego rozwijał, unikaniu, rutynizacji, usprawiedliwianiu, uprzedmiotowieniu, odindywidualizowaniu, dychotomizacji, racjonalizacji, odłączeniu. To jest dosyć dobrze opisane. Wszystko to nas w jakiś sposób odrętwia, sprawia, że nie jesteśmy do końca samosterowni. To działanie tych licznych mechanizmów sprawia, że rzeczywistość, w której żyjemy i z całym tym podziałem na zwierzęta do wykorzystania i do niewykorzystania da się podsumować właśnie tym stwierdzeniem, które tak często załatwia nam wszystko. No tak już jest. To jest takie, cały ten mechanizm uwikłań, których wszyscy jesteśmy częścią, na końcu daje takie, tak to już jest, prawda? To jest takie, taki był świat, taki będzie, nic się na to nie poradzi. Ten schematyzm oczywiście wydaje się częścią natury człowieka, natury ludzkiej i powiedziałbym więcej. Wydaje mi się, że to jest często bardzo pozytywna część natury człowieka. To, że my jesteśmy schematyczni. Nie wiem, czy Państwo w ten sposób o tym myślicie, ale ja sobie wyobrażam taką sytuację. No, żyję w centrum dużego miasta w Warszawie i gdybym ja nie próbował być schematyczny w tym miejscu, to bym po prostu oszalał. Kiedy idę ulicą Marszałkowską i mijam powiedzmy w ciągu 15 minut 2000 osób, to oczywiście, że włącza mi się schematyzm i automatyzm i w zasadzie wszystkie te osoby, które mijam, z automatu traktuję jako zdolne do odczuwania, prawda? Że nie pytam za każdym razem, a ten pan też? A dlaczego? I nie analizuję, nie ma na to czasu, nie ma możliwości. Bez sensu byłoby w ten sposób analizować. Mniej więcej wiem, że jeśli będę chciał użyć pięści wobec szczęki tego pana, to go zaboli. Mnie też trochę zaboli pięść, ale jego bardziej. I w każdym podobnym przypadku będzie podobnie. Wszyscy ci panowie, których mijałem, mniej więcej tak samo doświadczą mojego ciosu i tak samo mnie będzie bolała ręka. Oczywiście to jest potrzebne. To chodzenie na skróty jest potrzebne. To jest jakby część tego świata. To sprawia, że w ogóle jesteśmy w stanie funkcjonować. Szczególnie w świecie, który jest coraz bardziej dynamiczny i zróżnicowany i który ma coraz więcej bodźców. No miasta są znowu dobrym przykładem. Jesteśmy tutaj niesamowicie przebodźcowani. Tu wszystko zabiega o naszą uwagę.
Bez przerwy. Właściwie każdy fragment rzeczywistości o coś nas prosi, czegoś od nas wymaga. W jakiś sposób ustosunkować się muszę do tego billboardu, do tego, tej osoby, do tego fragmentu rzeczywistości i tak dalej. Muszę sobie to porządkować pewnymi schematami, chodzeniem na skróty. No ale oczywiście to, że tak musimy robić w wielu przypadkach i to jest konieczne i to jest nawet słuszne, powiedziałbym, no to jednocześnie stosujemy te same schematyzmy, automatyzmy w kontekście moralnym wykorzystania zwierząt i zwierzęta wpadają w tę pułapkę. Robimy to samo, chodząc na skróty i w rezultacie mamy te kilkadziesiąt miliardów zwierząt zabijanych dla różnych potrzeb człowieka, które to potrzeby, pamiętajcie Państwo, to mówiłem o tym na początku, naprawdę można by było zaspokoić inaczej. Ja wiem, że to brzmi utopijnie w dzisiejszym świecie, że to się wydaje niemożliwe, że mogłoby nie być tych wszystkich ofiar, ale przysięgam, że mogłoby ich nie być, gdybyśmy tego chcieli, gdyby większość osób tego chciała, naprawdę mogłoby ich nie być. To nie jest coś nieuchronnego, to jest pewien model kultury, a nie biologiczny, niezaprzeczalny, totalny fakt jakiegoś uwarunkowania. To, że mówi Joy o psychicznym odrątwieniu, tym odłączeniu, to mówi tak naprawdę o znieczuleniu, prawda? Jesteśmy, znowu ta ślepa plamka moralności, jesteśmy w pewnym sensie nieczuli na tę krzywdę. Tu jest jeszcze jedno ciekawe określenie, które Joy przytacza. W tym całym procesie uwikłania i automatyzacji empatia staje się po prostu apatią. Drobna zmiana, ale bardzo znacząca. Czasem się to, nie wiem czy będę o tym mówił, nie wiem jak dużo mam czasu jeszcze, ile Państwo jesteście w stanie wytrzymać, ale dobrze, zostawię to, przejść dalej. Więc te wszystkie mechanizmy, które szkicowałem i jeszcze liczne inne, których nie zdążę naszkicować, ostatecznie sprawiają, że wiele rzeczy jest tak naprawdę poza naszą kontrolą i wiele naszych zachowań i naszych przekonań jest po prostu nieuświadomionych. Można by było to podsumować w ten sposób, że skoro tak jest, skoro te mechanizmy są tak znaczące i taki mają duży wpływ, no to tak naprawdę większość ludzi, to też jest chyba określenie do zapamiętania, działa na takim moralnym autopilocie, można by było powiedzieć. To jest taki moralny autopilot, któremu większość osób podlega. Do pewnego stopnia zaprogramowany w toku ewolucji, kiedy mówimy o naturze człowieka i pewnych psychologicznych mechanizmach, ale też zaprojektowany społecznie, prawda? Jakby wpisany w określoną kulturę. Jednym z takich elementów oczywiście, które umożliwiają trwanie tego wszystkiego, jest pojęcie tradycji, prawda? Które no, trudno zostawić na boku, jeśli mówi się o kwestii zmiany społecznej. Zawsze borykamy się gdzieś tam z pewnymi, nie tyle nawykami, bo nawyk dotyczy bardziej jednostkowego działania, co takich tradycji, tak? Czyli nam się wydaje, świat taki już jest, tak jak mówiłem, no to jakby mamy pewną tradycję, tak? Którą kontynuujemy, takiego świata. To jest jeden z tych elementów, który sprawia, że ta rzeczywistość jest tak rzadko kontestowana, że ostatecznie ta krzywda wpisana jest w normę społeczną. Ale oczywiście nie tylko to pojęcie tradycji jest tutaj ważne, również pojęcie autorytetu. Tak naprawdę ta krzywda na ogromną skalę, której, powtarzam, mogłoby nie być, gdybyśmy tego chcieli, ma alibi autorytetów, tak religijnych, jak i świeckich. Nie ma czasu, żeby rozwinąć, jaka jest rola Kościoła. Czy jak słabo Kościół zajmuje się tą kwestią, no ale zajmuje się oczywiście bardzo słabo. Kościół tradycyjnie rysował bardzo grubą kreskę pomiędzy ludźmi i innymi zwierzętami. To jest znów no, takie jedna z tych osi podstawowych, prawda, myślenia o człowieku w tym w dogmatyce i tak dalej. No i mamy tutaj taką książkę, która ostatnio się ukazała. Nie wiem, czy Państwo czytaliście, albo może wiecie, że się ukazała, Szymona Hołowni, Boskie zwierzęta. To jest taka próba, no takie światełko w tym całym mroku, który próbuję opisać. To jest takie światełko trochę innego myślenia. Oczywiście Hołownia katolik, takim powiedziałbym gorliwy katolik, a jednak pomimo tych wszystkich swoich uwarunkowań i uwikłań w jakiś stopniu próbuje wybrnąć z tych automatyzmów, nie tylko tych wszystkich, które opisuje, ale również tych, które są właściwe dla jego wiary, prawda? Kościół ma mnóstwo automatyzmów i schematyzmów, no w pewnym sensie tym właśnie jest.
Więc mówimy niestety o alibi autorytetów tak religijnych, jak i świeckich. I to alibi znów no, nie ułatwia zmiany społecznej. Więc ostatecznie mamy pewien potencjał wyboru, potencjał możliwości wyboru i mamy pewien potencjał dobroczynnego wpływu na rzeczywistość. Taki potencjał, którego wykorzystanie jest możliwe, ale nie jest takie łatwe. Wymaga pewnego wysiłku, przewalczenia wielu rzeczy, wymaga pewnych predyspozycji osobistych, żeby móc to zrobić, plus, co bardzo ważne, wymaga odpowiedniego otoczenia, w którym funkcjonują ludzie. I tu jest też rola dla nas wszystkich, żebyśmy takie otoczenie przychylne wybijaniu ludzi z ich automatyzmów tworzyli wszędzie tam, gdzie jesteśmy. To nie jest takie trudne do zrobienia. Nie mówię tutaj o takiej sytuacji, kiedy nakazujemy komuś zmianę przekonania czy zachowania, bo to zwykle nie działa. Ludzie wtedy się wycofują i mówią nie, nie chcę, żeby mnie ktoś atakował i zmuszał do czegokolwiek, ale czym innym jest podpowiedzenie możliwości innego działania, prawda? Pokazanie, że można inaczej, pokazanie innych, lepszych możliwości. Mi się wydaje, że ta rola otoczenia jest ogromna. Niestety również sam proces edukacji, ale nie tu i nie tylko w Polsce niestety, nie pomaga na przełamywaniu tych schematyzmów. Właściwie proces edukacji w Polsce, a przecież sam też byłem jego częścią przez tyle lat i no katował mnie po prostu ten proces edukacji przez te wszystkie lata, próbując w jakiś tam sposób ukształtować i no, nie wiem, czemu to zawdzięczam, ale byłem odporny. No, na szczęście byłem odporny. Do pewnego stopnia zachowałem jednak tą samosterowność. Znaczy, nie dałem się ulepić tak, jak tego oczekiwano ode mnie. No, ale niestety w Polsce nikt tego nie uczy. No, nie uczy się w Polsce kwestionowania tradycji, jakby przyglądania się jej w taki możliwie bezstronny sposób, taki od podszewki również. Przecież to jest jedna z piękniejszych rzeczy intelektualnie, które możemy zrobić. No przecież właśnie to jest ciekawe. Jeśli ktoś się podaje jako pewnik, no to pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, bo, a może to nie jest pewnik, właśnie próbuje to podważyć. Kto tego w szkole uczy? Prawie nikt tego w szkole nie uczy. Niestety. Bardzo szkoda, bo to nie oznacza braku wartości w systemie edukacji. To oznacza silniejsze wartości, takie, na które naprawdę jesteśmy gotowi, które rozumiemy i tak dalej. A nie takie, które robimy na zasadzie, powielamy na zasadzie automatyzmu. Bo ktoś nas nauczył, to ja dalej będę tak na autopilocie się zachowywała do końca moich dni. Więc oczywiście ten proces edukacji znów nie sprzyja. Raczej jest formą oswojenia, z takiego bezrefleksyjnego utożsamiania się z tym, co z normą społeczną, a nie jej podważania. Wielka szkoda. W zasadzie jest to tak, inaczej mówiąc, taki proces wbudowywania katalogu przeoczeń, można by było powiedzieć, tych ślepych plamek moralności i utrwalania tych ślepych plamek moralności. Jest jeszcze jeden ciekawy badacz, Robert Gardner, to jest taki brytyjski politolog. I tutaj tak troszeczkę przejdę jeszcze, nie wiem znowu ile mam czasu, to Państwo musicie mi podpowiedzieć. Jeszcze mam trochę czasu? Powolutku kończyć. Kiedy mówimy o tej strukturze i systemie, którym społecznym, prawda, przemysł, budżet, instytucje, państwo, to wszystko, czego jesteśmy częścią i co jest tak bardzo opresyjne dla zwierząt. Robert Gardner podsumował tak, w kontekście masowej eksploatacji zwierząt, znów powiedział, trudno wskazać konkretnego winowajcę i na łamach jednego z czasopism pytał tak, kto jest właściwie odpowiedzialny za kłopoty zwierząt hodowanych dla potrzeb żywnościowych człowieka w ramach rolnictwa. Czy jest nim robotnik rolny, właściciel fermy, może firmy związane z agrobiznesem, które są dostawcami sprzętu rolniczego, może sprzedawca końcowego produktu, a może konsument? Widzicie Państwo, te pytania zadaje się bez przerwy. Również Ted Benton, jeszcze inny ciekawy profesor, badacz, pytał tak, cytuję, czy powinniśmy przypisać odpowiedzialność raczej legislatorom, którzy nie są w stanie zdelegalizować tych praktyk szkodliwych, czy raczej służbom cywilnym, które nie są w stanie wdrożyć tego prawa później. Znowu, zbyt wiele elementów, trudno wskazać jeden, który jest odpowiedzialny za całą tę krzywdę. Ale nawet ta klasyczna postać Petera Singera, którego na pewno Państwo znacie, Petera Singera, znacznie bardziej znany niż Ted Benton, niż i Robert Gardner. Również on mówił o tym, że no nie można po prostu, tak jak to czasem się robi, powiedzieć publicznie,
to i to powinniście Państwo robić i zostawić ludzi z tym. Powinniście, powiedzmy, ograniczać jedzenie produktów pochodzenia zwierzęcego lub je wykluczyć, ponieważ to pomoże zatrzymać ten koszmar. Nie można zachowywać się w ten sposób. Singer mówi tak, nie możemy po prostu proponować tego jako najwyższego standardu etycznego i następnie oczekiwać od każdego, żeby zachowywał się zgodnie z nim. To jest oczywiście potrzebne, żeby tego wymagać od ludzi, ale trzeba właśnie pamiętać o tym, że konieczne jest, tak mówi Singer, żeby przeprojektować kulturę w taki sposób, aby zachęcała do większej troski bez udaremniania ważnych i stosunkowo stałych potrzeb. Czyli z jednej strony powinniśmy się tego domagać, ale z drugiej strony nie mamy prawa się tego domagać, jeśli nie ułatwimy ludziom dokonywania takich wyborów. I tu mówię właśnie o zmianach strukturalnych, systemowych. Przykładem takiej zmiany jest na przykład wprowadzenie opcji roślinnych posiłków, na przykład do wszystkich szpitali, instytucji, przedszkoli i szkół. To nie oznacza, że będziemy zmuszać każdego do wyboru tej opcji, to tylko oznacza, że będą mieli taką możliwość. Czyli ten ich potencjał będzie miał możliwość się zrealizować w momencie, kiedy podchodzą do bufetu i mają fajne danie. To jest moment realizacji tego potencjału i to jest zmiana strukturalna. Jeśli byśmy przewidzieli w naszej kulturze, że opcje roślinne uwzględnimy we wszystkich takich placówkach zbiorowego żywienia, moim zdaniem byłaby to wielka zmiana, bardzo pozytywna zmiana. O tym właśnie mówił Singer. I tutaj, kiedy mówię o produktach roślinnych, mówię oczywiście również o tym bardzo ważnym pytaniu, powiedziałbym jednym z podstawowych pytań, które powinniśmy zadawać, na ile sprawcza jest, na ile ma rzeczywiście znaczenie społeczne taka jednostkowa odmowa na przykład korzystania z produktów pochodzenia zwierzęcego. Powiedzmy, weźmy mnie do analizy. Jestem osobą, która jest weganinem od 20 lat. Wcześniej byłem 7 lat wegetarianinem, czyli mam, no niedługo będzie 30 lat jakiejś formy odmowy korzystania z produktów zwierzęcych, właśnie po to, żeby nie wpływać tak na zapotrzebowanie, na tę krzywdę, prawda? Odmawiałem tego dosyć konsekwentnie i będę to robił na tyle, na ile mi sił starczy. I teraz pytanie, na ile cały ten mój wysiłek, tych 27 lat, a pewnie dłużej, miał rzeczywiście jakiś wpływ na rzeczywistość? Na ile ja byłem sprawczy w tym, co robiłem? No więc niestety, na ile, jeszcze inaczej mówiąc, ten mój bojkot konsumencki, konsekwentny, który jest dla mnie naprawdę bardzo ważny, jest częścią mojej tożsamości, miał jakiekolwiek znaczenie. No i niestety tak jest, że, znaczy nie tyle jakiekolwiek, co duże znaczenie. Niestety tak jest, że taka forma nacisku, taka indywidualna odmowa, zmiana stylu życia i powiedzmy tego, co się kupuje w sklepie, ma znaczenie dopiero wtedy, kiedy takich wyborów jest dużo, kiedy one się kumulują, kiedy liczba osób, które w jakiś sposób ograniczają korzystanie z takich produktów zwierzęcych, czy bądź wykluczają je, jest duża. Jesteśmy w tym momencie w historii, w takim ciekawym momencie historii, kiedy dynamika bardzo rośnie, to znaczy coraz więcej osób rzeczywiście odmawia, w mniejszym lub większym stopniu, korzystania z produktów pochodzenia zwierzęcego z powodów etycznych, zdrowotnych, bądź środowiskowych, ekologicznych. I mam wrażenie, że jeszcze za naszego życia zobaczymy taki moment, kiedy kumulacja tych naszych wyborów wielu ludzi rzeczywiście doprowadzi do tego, że krzywda ulegnie zmniejszeniu. To znaczy będziemy mogli hodować, zabijać, więzić, kaleczyć, jakkolwiek tego nie nazwać, mniejszą liczbę zwierząt. Wydaje mi się, że zobaczymy to. Ale póki co jesteśmy właściwie na takim etapie, kiedy taki gest, nawet 27-letni gest mój, jest jednak gestem symbolicznym, dużym. No jest to ocalenie dwóch krów. Tak, dobrze, że pani... Dobrze, spróbujmy to rozwikłać. Mówi się czasem tak. Organizacje mają to tak w zwyczaju mówiąc, mówić tak. Przejdziesz na weganizm, uratujesz powiedzmy tyle takich zwierząt, tyle takich. Oczywiście jest to skrót, chodzimy na skróty. To też jest skrót myślowy. Nie ma takiej sytuacji, żeby na którymkolwiek etapie poprzez te 20 kilka lat mojego na przykład życia, w takim w pełni świadomości tej krzywdy, nie było takiego momentu, kiedy ja zostałem wynagrodzony uratowaniem jakiegokolwiek zwierzęcia. Żaden ten mój gest do tego nie doprowadził. Nie było takiego momentu, że jeśli ja odmówię
na przykład zjedzenia mięsa, to jakieś zwierzę gdzieś otworzy mu się klatka i ono wreszcie będzie miało możliwość normalnie żyć. Właściwie nie ma takiego przełożenia. To w ogóle tak nie działa. Ze względu na to, że to... Że... Zaczyna się od pierwszego kroku. Tak. Na świecie jest już takich ludzi i to po prostu już następuje. Ja nie twierdzę, że ten mój gest był nieznaczący. Myślę, że on był ważny, szczególnie, że ja bardzo dużo o tym mówiłem publicznie, więc próbowałem wpływać na innych ludzi. W tym sensie to było na pewno ważne i wiem o w zasadzie dziesiątkach, jeśli nie setkach osób, które, od których miałem taki komunikat zwrotny, że zmieniły swoje życie po kontakcie ze mną, co jest piękne. Ale nawet... To za chwilkę, dobrze? Nawet mając taki, to brzydkie słowo, feedback od ludzi, którzy mi mówili, że to miało znaczenie, co mówiłem, czy w jaki sposób działałem przez te lata, no to jednak muszę pokornie przyznać, że wpływ mój i nas wszystkich, którzy w jakiś sposób próbowaliśmy zapobiec tej krzywdzie, nie był aż tak duży. Naprawdę nie był aż tak duży. Na tym etapie jest to w dużej mierze część, w dużej mierze gest symboliczny. To ja na to zawsze mam takie określenie i wydaje mi się, że dobrze daje sytuację. To jest taka inwestycja w przyszły, lepszy świat. Czyli ja jestem taką inwestycją. Państwo, jeśli w jakiś sposób ograniczacie, czy myślicie o tej krzywdzie, jesteście taką inwestycją w przyszły, lepszy świat. Im nas będzie więcej, ten świat po prostu stanie się bardziej prawdopodobny. Niekoniecznie. Wystarczy, że będzie 20% biznesowo, to już będzie bardziej się opłacało takie posiłki zrobić. Tak, już w tej chwili ta grupa wegetarian i wegan jest znaczącą grupą konsumencką. Dlatego, że jest znaczącą, to widzimy wciąż nowe produkty. W zasadzie trudno nadążyć. Co chwilę coś widać, tak? I już nawet nie w specjalistycznych sklepach, ale w zwykłych dyskontach, prawda? Biedronki, Lidle, mamy jakieś... Ale to jest postęp cywilizacyjny, to jest normalne. Cieszę się, że pani mówi, że to jest nie do uniknięcia. Nie do uniknięcia, ale muszę powiedzieć, że w tej chwili idą naprzeciw temu, co pan powiedział, żeby ograniczyć hodowlę i produkuje się z komórek macierzystych normalnie tak. Normalny skład mięsa i sprzedawany jest i w Anglii, i w Kanadzie, i u nas też już o tym mowa. Ja jestem pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia, profesorem na Wydziale Biologii Hodowli. Tak słucham, co pan mówi. To wygląda dramatycznie, ale jest naprawdę opracowana siatka dobrostanu i to nie jest może aż tak, żeby to wszyscy przeszli na wegetarianizm czy weganizm. To jest... Dobrze, że pani profesor wspomniała o tej bardzo ciekawej grupie produktów, które nam mogą pomóc w tej zmianie, czyli produktów, które wciąż możemy nazywać produktami zwierzęcymi w pewnym sensie, te produkty nigdy nie były zwierzęciem. Kiedy mówimy o hodowli tkankowej, na pewnych pożywkach, mówimy po prostu o narastaniach tkanek, tak jak to robiliśmy powiedzmy w przypadku skóry dla osób poparzonych, prawda? Z grubsza. Rzeczywiście ta technologia jest opracowana, ona tanieje. W Polsce ukazała się książka pod tytułem Czyste mięso Paula Shapiro, która o tym dokładnie opowiada. Już za chwileczkę. Dosłownie jeden akapit skończę i przejdziemy do momentu pytań, dobrze? To jest bardzo duża nadzieja w tych produktach. Nie tylko w mięsie, ale również w mleku na przykład, które się w podobny sposób próbuje produkować. Mam wrażenie, że w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu lat będzie to również na półkach w Polsce. I to będzie w podobnej cenie. Struktura tego będzie przypominała idealnie to poprzednie, stare, obarczone takimi brzydkimi rzeczami mięso. Ludzie będą po to sięgać, kontynuując swoje nawyki. Słyszałem i pokładam w tym dużą nadzieję, oczywiście, tak. I teraz kończąc ten moment mojego gadania, zaczynając rozmowę, tak na dobre, to mam wrażenie, że tak naprawdę, znacie Państwo to określenie wyzwolenie zwierząt, to jest tytuł książki Petera Singera z połowy lat 70. Często się mówi o tym wyzwoleniu zwierząt, ale tak naprawdę mam wrażenie, że to wyzwolenie zwierząt musi się wiązać w pewnym sensie z wyzwoleniem ludzi również. To znaczy właśnie z wyzwoleniem ludzi z tych automatyzmów, w które wpadli.
i z których się nie potrafią wydobyć. Właśnie z wyzwoleniem poprzez to, żeby mogli, potrafili, byli zdolni wykorzystać ten swój potencjał dobroczynności, którzy wszyscy mają w mniejszym lub większym stopniu. On gdzieś tam sobie drzemie, tylko z różnych powodów jego ekspresja jest po prostu utrudniona. Z powodów psychologicznych, strukturalnych, systemowych i tak dalej. A więc jeśli mówimy o wyzwoleniu zwierząt, a chciałbym je zobaczyć, to mówimy o tym, że musi się ten proces wiązać z wyzwoleniem człowieka. Dziękuję Państwu za uwagę i proszę o pytania, dyskusję.